Chipsy i słodzone napoje gazowane? Nie w bełchatowskich szkołach. Tu promowane jest zdrowe żywienie. Dzięki temu ponad 3000 uczniów codziennie pije mleko. Prawie 2000 dzieci je w szkole owoce i warzywa. Wszystko to przy zaangażowaniu pieniędzy unijnych. Dzieci mają możliwość praktycznie bezkosztowego albo no, z minimalnym kosztem spożywania napojów mlecznych, bo to są różne też warianty. Może to być faktycznie typowe mleko, albo też są też warianty, gdzie może to być różna forma produktów mlecznych, między innymi jogurtów. Rano jest mleko dostarczane przez dostawcę, a później rozdawane przez panie woźne, które się tym zajmują, do klas konkretnie, a starsze dzieci oczywiście przychodzą sobie dyżurni z klas i zabierają odpowiedni pojemnik z mlekiem właśnie do klasy i też rozdają wszystkim dzieciom. Mleko jest najtańszym i zarazem najbogatszym źródłem białka i wapnia. Zapewnia dzieciom zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Mleko spożywane codziennie będzie procentowało lepszą mineralizacją kości, jak i również zębów. Dzięki temu, że tak powiem, układ kostny, jak i organizm będzie się przed tym wszystkim bronił. Dzieci doskonale rozumieją, dlaczego należy codziennie pić mleko. Żebyśmy byli zdrowi. Po co jeszcze jest? Żebyśmy byli, że rośniemy, żeby kości zdrowo rosły. Oprócz mleka uczniowie bełchatowskich szkół podstawowych spożywają także świeże warzywa i owoce. Wszystko za sprawą udziału w projekcie Owoce w Szkole, który również dofinansowywany jest z funduszy unijnych. Korzystają z niego prawie 2000 dzieci. Na jakie przysmaki mogą liczyć? Zwykle, najczęściej jest to marchewka i jabłuszko, oczywiście owoce sezonowe również, czyli na przykład truskawki, gruszki. Czasem są rzodkiewki, ogórki. Pozytywny wpływ spożywania warzyw i owoców na organizm jest bezdyskusyjny. Jakie są ich największe zalety? Zawierają one szereg różnych witamin, które na pewno nie znajdziemy w innych produktach odżywczych. Kolejna sprawa jest taka, że witaminy zwiększają odporność organizmu. Dzięki temu organizm będzie bronił się przed chorobami. Każdy uczeń zapisany do projektu przez 10 wybranych tygodni w semestrze dostaje za darmo porcję owoców i warzyw. Oprócz jedzenia warzyw i owoców oraz picia mleka, w szkołach prowadzona jest także edukacja w zakresie zdrowego żywienia. Jej efekty są coraz bardziej widoczne. Ja